Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Omega Ruby. Słuchajcie, jest godzina 21, zaraz wam powiem, 21.05, więc powinniśmy tutaj w jaskini Nameless Cavern zdobyć tego trzeciego Pokémona. Oczywiście ta jaskinia jest cały czas tutaj w tym samym miejscu, czyli koło Sotopolis City. No i oczywiście musicie mieć te trzy Pokémony z maksymalnym szczęściem, więc działamy, bo to jest już ostatni Pokémon właśnie z tej trójki. No i zobaczymy. On się oczywiście pojawia między 21 a 4 rano. No tutaj jest więcej troszeczkę czasu na łapanie go, tylko że to ten czas jest praktycznie w nocy. Natomiast najmniej czasu jest właśnie przy Niemespricie, tylko przy Uxie. Uxie mamy tylko godzinę na złapanie, więc... No to zależy, czy ktoś właśnie ma akurat czas między 8 a 9 tutaj. Dobrze, clear air surrounds the area, making you feel strong. Czyli dobra, jest jakiś inny napis i wydaje mi się, że powinniśmy spotkać kolejną legendę. Bardzo fajnie. Tylko, że mamy problem. Mamy problem, bo zapomniałem kurczę podleczyć. Cholera, zapomniałem całkiem o tym, czekajcie. No właśnie, Frogger po ostatniej walce tutaj leży i kwiczy. No zobaczymy jak to pójdzie, czekajcie. Możemy wybrać do tej walki Wailorda. Może trochę skroję tego życia. Będę próbował, najwyżej wczytam save'a jeszcze raz, bo mam akurat zrobionego, więc... Nie ma problemu. Extra sensory. Okej, dobra, czym by cię tu zaatakować? Surf jest dosyć mocnym atakiem. Zobaczę jak to zadziała. No, już drugi raz raczej bym się bał go użyć. Waterfall Dive. Cholera, nie wiem teraz czy... Wydaje mi się, że Dive jest troszeczkę słabszy od Surf. Tylko, że i tak już go nie użyję, bo widzicie co się stało. Use next Pokémon. Kogo tu by użyć? Greninja, Grodon, Latios. Latios jest jednym z takich... Znaczy, mały level ma po prostu w porównaniu do reszty. Ale... Ma też dive-ups. Ojejku. No trochę się nie przygotowałem. Dobra, wiecie co? Będziemy rzucać. Zobaczymy jak to pójdzie. Nie będę już go tutaj po prostu atakował, bo to się pewnie źle skończy. Będę próbował po prostu go złapać i tyle. Tak więc lecimy standardowo po 5, no tam zależy jak 5-6, 5-6 Ultra Ball i później Timer Ball, no zobaczymy. Co to był za atak? Oj, powiem wam szczerze, że nie wierzę. Nie wierzę, że tak szybko poszło. Najwięcej problemów tu Uxie robiła z tej trójki. A tu taki, kurczę, fajny prezencik. Bardzo szybko poszło. Fajnie. Słuchajcie, mamy Azelfa. Typ psychiczny. Next. I dobrze, moi drodzy, słuchajcie. Bardzo króciutki odcinek. Oczywiście standardowo, jeśli ktoś chce Azelfa, no to w następnym odcinku z Pokémonów piszcie, że chcecie tego Pokémona. No i oczywiście pierwszy lepszy wygrywa. Ja się z wami oczywiście żegnam i zapraszam do kolejnych odcinków z Łapania Legend. Trzymajcie się, cześć!